Witamy w kolejnej recenzji SCDTV dla Gunfire. Dzisiaj porozmawiamy sobie o emeczce. Emeczce, która pochodzi od znanego i już uznanego producenta kałachów, czyli ENL. ENL znany jest ze swojej legendarnej wytrzymałości, jeśli chodzi o kałachy, oraz bardzo dobrego wykonania. Zobaczymy, czy te same cechy charakteryzują jego wejście na bardzo, bardzo zapchany rynek AR-ów, czyli emek, czyli M4, czyli M16, czyli takich replik. ENL weszło na rynek emkowy, tak to nazwijmy, albo AR-15, trzema modelami. Nasz model, taki typowo klasyczny, M4 oraz dwa modele takie SOP modowskie. Jeden jest MK18, a drugi SOP mod. Mają tą nowoczesną szynę Daniela Defensa. Zresztą sami zobaczycie. My jednak woleliśmy ten klasyczny, zwłaszcza ja, bo to jest jakby mój ulubiony model M4. I oto co dostajemy. Mamy tak, no, klasyczna lufa 14, okładziny plastikowe chwytu oraz koltowska kolba ELE 6-przełożeniowa. Normalne M4, żadnych oznaczeń ani z tej strony, ani z tej strony, ani producenta broni palnej, ani też jakichś dziwnych Skull Frogów czy innych dziadostw. Tutaj mam jakiś tam numerek ENL-a. Poza tym to jest taka klasyczna OM-owa MK. Smaczki pojawiają się dopiero przy bliższym kontakcie. Samo urządzenie wylotowe to nie jest takie jak w klasycznych, prostych M4-kach, tylko już takie bardziej submodowskie, przystosowane do zakładania tłumików dźwięku tych QD. Lufa posiada oznaczenia związane z kalibrem, z amunicją, której używa. Jest żebrowana, ale przede wszystkim jest stalowa. To jest chyba pierwsze M4, pierwszy AEK M4, z którym się spotkałem, który ma stalową lufę. Mieliśmy M16 LCTK, tam była lufa stalowa, ale w M4-kach to jest pierwszy raz i od razu mówię, to jest taki prawdziwy, z angielska, game changer, ponieważ ta replika dostaje takie coś. Od razu front idzie naprzód, waży 300 razy więcej niż klasyczny AEK i odczucie zmienia się diametralnie. Ok, ale mamy lufę, klasyczna podstawa muszki z tym kolankiem gazowym czy blokiem gazowym, jak chcecie, plastikowe okładziny chwytu, czyli standard, ale patrzcie na to. Recenzja jest w trochę ekstremalnych warunkach kręcona, bo mamy na zegarku około minus 10. No, gile zamarzają na brodzie. Wszystko, co się kurczy w temperaturze, to się już skurczyło, więc to i tak bardzo ciężko wychodzi w normalnych warunkach, a teraz to była tragedia. Ale zobaczcie, mamy klasyczne plastikowe okładziny chwytu. Tara! Znowu, pierwszy raz się z tym spotykam w AEG-ach. Sąd nie machaj. Mamy atrapę tej tarczy cieplnej, heat shielda z angielska, czyli osłony cieplnej. No tego też nie było, to taki detal, który naprawdę cieszy. Co prawda tutaj już baterii żadnej nie włożymy, a kable są na tyle wpuszczone w tule i niemniej, no nie widać tego, ale fakt, że jest, naprawdę jest fajny. Teraz muszę to włożyć powrotem. Tutaj już jesteśmy na komorze spustowej i zamkowej. Praktyczna zamykana klapka oraz działająca zwalniacz atrapy suwadła. Czyli mamy blaszkę, atrapę suwadła, odciągamy rączkę przeładowania, to zostaje, uderzamy w zwalniacz i to ładnie odskakuje. Nie ma żadnego pinga, troszkę to anemicznie działa, ale jest i oczywiście jest bardzo pomocne przy wszelkich manipulacjach chopkiem, o którym też zaraz powiemy. Tak jak mówiłem, żadnych oznaczeń ani z tej, ani z tej strony. Teraz jeśli chodzi o tutaj przyziernik nasz, też bardzo fajna rzecz, bo jest to typ kacowski 300-metrowy i ten 300-metrowy jest o wiele częściej spotykany w napalnych M4-kach wojskowych niż to, co króluje w świecie airsoftowym, czyli ta 600 metrów, takie też kacowskie z pokrętem, kojarzycie? Spetny to mają, GNP to ma, tu jest ta 300 i to też jest o wiele fajniejsze. Jeśli chodzi o szynę grzbietową, wyjmijmy tego aimpointika,
to niestety brak jest numerków. Szkoda, powinny być, no ale przeżyjemy. Klasyczny plastikowy chwyt, prawda? Klasyczna osłona spustu, to jest standard. Kolba, to jest koltowska kolba wojskowa sześcioprzełożeniowa. Odpowiedni kształt, taki jak w palnym odpowiedniku. Niektóre repliki mają też niby kolbę sześcioprzełożeniową, ale to jest kształt kolby komercyjnej. Tutaj mamy tą wojskową. Z drugiej strony, jak mówiłem, żadnych oznaczeń. Przełącznik. Przełącznik jest trochę inny, bo widać, że ma imbusa, ponieważ w środku jest to podobno inaczej rozwiązane. Myśmy tego nie rozbierali, bo nie musieliśmy, bo replika działa świetnie. Proszę, tak? Może być? O. Jak mówię, myśmy tego nie rozbierali, aczkolwiek on troszkę inaczej chodzi niż w klasycznych AEG-ach. Kolba troszkę się telepie, no ale to jest standard w replikach i również w standard w niektórych AR-15 palnych. No dobra, tak wygląda nasze M4 z bliska. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to tak. Plastiki, tam gdzie plastiki, aluminium, tam gdzie aluminium, stal, tam gdzie powinna być stal. I to jest naprawdę świetne. Jeżeli weźmiemy tą replikę do ręki, to już czuć, jak nam ta lufa ciągnie do dołu. Kto trzymał palnego AR-a, to wie, że tak to wygląda w rzeczywistości. W AEG-ach możemy sobie, prawda, rysować znaki w powietrzu. Tutaj jest o wiele fajniej. Jakość, spasowanie. Klasyczny, prawda, standard w tych replikach wyższego typu, czyli mamy praktycznie zero luzów na komorze spustowej zamkowej, troszkę się ruszają osłony, to standard, i ruszająca się kolba, ale to też jest całkowity standard. Nie jest naprawdę źle. Wszystko, co siedzi pomiędzy ustalaczem a pierścieniem Delta, wchodzi naprawdę ciasno. Nam się udało włożyć oryginalnego rasa kacowskiego, tego konkretnie, ale była ofiara z krwi, naprawdę, i potrzebny był młotek, nie było łatwo, ale jak już weszło, to się działo jak wszystko. Magazynek stalowy, oczywiście, midcap, to mi się też bardzo fajnie podoba, podaje, ładujemy go tak w okolicach 100 kulek na akcjach i podają wszystkie co do jednej, naprawdę bardzo fajnie. Co jeszcze jest fajnego? Patrzcie na to. Tarcie. Dobra, wypadają. Plasticzaki. Bez problemu wypadają. A co najważniejsze, pomimo tego, że to wszystko fajnie luźno siedzi w tym gnieździe, podają, te magazynki podają. Testowaliśmy to właśnie z oryginalnym midcapem, gównianymi plasticzakami, Hexamagi, bez problemu. Nasze ulubione Emagi, bez problemu. Wszystko pięknie podaje i doskonale wypada z gniazda. No, świetnie to jest rozwiązane. Nie wiem, czy to jest kwestia wyprofilowania tego gniazda, czy odpowiedniego kołnierza komory, ale działa naprawdę dobrze. Jeśli jesteśmy już przy komorze chłopka, jest to komora inna niż standardowe M-kowe. Przede wszystkim ma wielkie czerwone pokrętło w osi repliki. I tu uważajcie, żeby chopa podkręcić, kręcimy kukiem w dół, nie w górę. Nie? Bardzo dobrze kręci oraz działa nawet w tych naszych ekstremalnych warunkach, co przetestowaliśmy przed chwilą, w tych minus 45 miliardów stopni Celsjusza. Przełączając na nastawę safe, oznaczoną napisem safe, następuje zwolnienie sprężyny. Teraz tego nie pokażemy, bo jest za zimno i boimy się, że ktoś tam walnie z tej temperatury, ale faktycznie to działa, że zabezpieczając replikę, sprężyna się zwalnia, jeżeli nie jest już zwolniona po strzale. Fajny bajer, pozwala nam, prawda, uniknąć zostawienia sprężyny, prawda, mocno ściśniętej na dłużej. Jak na razie nie sprawia nam to problemu, aczkolwiek przez to ten przełącznik troszkę dziwnie pracuje, do tego trzeba się przyzwyczaić. Teraz kolejna rzecz, jeśli chodzi o techniczne rozwiązanie. W środku oczywiście mamy gearbox w rodzaju drugiego, ale modne ostatnio są tak zwane systemy szybkiej wymiany sprężyny. ENR, chcąc wejść na ten rynek, no nie mógł nie wyposażyć swojej repliki właśnie w ten system. Co jest fajne, to jest naprawdę system szybkiej wymiany sprężyny.
i zaraz wam pokażę, jak on działa. Muszę najpierw ściągnąć kolbę. Tutaj. Czuję młoteczka. Młoteczka. Kto ma młoteczek? Za młoteczek podziała nam nasz ten. O. Niestety bezpiecznik, no ale co robić. I teraz tak, tu mamy takiego pypcia, którego odkręcamy rączkami. Ten pypeć ma takie specjalne ząbki, które wchodzą w wyżłobienia. Pod te ząbki następnie przekręcamy. Voila! Wychodzi driving springer oraz nasza sprężyna, która generuje nam w stoku około 430. Chcemy więcej, wsadzimy mocniejszą, chcemy mniej, wsadzimy jeszcze mocniejszą. No i voila, sprężynka wymieniona, możemy strzelać. Bateria. Dobra, bateryjka. Bateryjkę mieścimy, jak widzieliście, w tulei. Tuleja zabezpieczona jest takim małym zakrętełkiem. I problem z tym małym zakrętełkiem jest taki, że jeżeli chcemy tam włożyć sensowną baterię, a sensowna bateria to jest co najmniej 11.1, nie ma siły, żeby te kable tam upchnąć i zakręcić to. Więc z reguły robimy tak, że troszkę to wystaje i to wszystko jest zamaskowane po prostu kolbą, która jest tak wysunięta. No inaczej się nie da. Jak chcemy to zakręcić, to musimy tam wsadzić jakąś sprężynkę od długopisu, wtedy 7.4 i to się zakręci i będzie strzelało na 5 metrów. Jak chcemy się normalnie bawić, no to trzeba będzie to zamaskować. Ewentualnie zawsze rozwiązanie bezpośrednie, czyli kolba, która zmieści większą baterię i wtedy możemy nawet zmieścić takiego potwora, no. A w środku wstawić jakąś tam sprężynę do strzelania z kulek stalowych, więc nie ma problemu. No dobra, repliki nie kupujemy tylko po to, żeby na nią patrzeć, czy zmieniać sprężyny, ale po to, żeby z niej strzelać. Tą również zabraliśmy na parę strzelanek, parę akcji. Teraz zobaczcie sobie, jak to wyglądało z mojej perspektywy, raczej z perspektywy kamery, którą miałem na głowie. Zapraszam. Ulat, zaczynamy. To może niech ja nie jakoś uchwa. Osłaniam! Idziemy razem, tylko że jak jest ogień, to tak, my zalegamy, podchodzimy, a sobie damy ogień, i wtedy wy się zrywacie i tak jest. Idzie! Dawaj! Co mnie tam do tego zawsze? Awaria! Dobra. No dobra, skonowaliśmy tą replikę przed chwilą w tych arktycznych warunkach i wyszło nam około 430, no w tym przedziale, no, dzisiaj było ciężko uchwycić tą prędkość spójną, ale to jest mniej więcej ten przedział na tej sprężynie, którą dostaliśmy, którą wam pokazywaliśmy przed chwilą.
nie ruszaliśmy gumki, nie wymienialiśmy lufy, a strzelało się naprawdę dobrze, nie zauważałem dyskomfortu, jeśli chodzi o jakby takie repliki wypieszczone, które są tam miliardem zainwestowanych w gearbox, gumkę czy lufę precyzyjną. Naprawdę porządny szturmowy AEK, tak to nazwijmy. Reakcja na spust na 11 była doskonała, ROW również świetny, naprawdę strzela to bardzo dobrze. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, więc jakby tutaj ENL się spisało, jeśli chodzi tam o generalną pracę. Nie było żadnych zgrzytów, skwików czy takich innych nieprzyjemnych odgłosów, które czasami słyszymy w tanich replikach. Tutaj naprawdę jest wysoki poziom i kultura pracy całkiem niezła. Ta stalowa lufa, która tak bardzo nam się podoba, również jakby robi różnicę, bo tą replikę czuć. Ona jest o wiele cięższa niż klasyczny AEK i jakby naprawdę zabawa jest o wiele bardziej ciekawsza i fajniejsza. Jeśli chodzi o zasięg, to mówię, podczas wojen nie czułem żadnego dyskomfortu, 430 to nie jest mało, więc spokojnie powinien daleko nosić. Teraz w tych naszych dzisiejszych warunkach, po wstrzelaniu się, rozgrzaniu hopa, napojeniu go alkoholem, dało się trafić Wiktora na odległości 50 metrów. A kurwa! Dobra. Pusto. Kulki leciały jeszcze dalej, ale raz, że mieliśmy las i gałęzie, a dwa, że jest zimno, więc to nie było taki może najbardziej optymalny test celności, ale daje radę 50 metrów na ogniu pojedynczym spokojnie. No to tyle, jeśli chodzi o ogólne rzeczy o tej replice. Dobrze? I podsumowanie. A jest coś tam do dupy? Nie. No słyszałeś, no kurna... Ta lufa i dali stalową chyba, lufę i leć już tego. Brak oznaczeń i chodzący troszkę dziwny ten. Hopek? Działa, no widziałeś. Rozgrzał się i strzela. Podsumujmy. Ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tą repliką. I naprawdę, ja swoją karierę, jeśli chodzi o M4, zaczynałem od razu z wyższej półki, bo to był M4 GNP. To była bardzo trudna miłość z tą repliką, ona sprawiała wiele problemów, ale nie dało się jej nie kochać. Potem miałem przeróżne, było FFC, było KWA, były jakieś chińskie wynalazki i żadna od tamtej pory, od tego GNP nie wywołała we mnie jakichś takich uczuć cieplejszych. Po prostu fajnie strzelające repliki i tyle. Fajny był ICS, ale to nie była klasyczna M4, więc jakby to się nie liczy. Tutaj naprawdę mieliśmy przecież LCPK M4, bardzo fajna replika, ale to ciągle był taki zwykły AEK, który dobrze strzelał i był dobrze zbudowany. Tu, gdy wzięliśmy to do ręki, poczuliśmy tą lufę, to wszystko. Jest takie odczucie, ja bym to nazwał taką toporność broni palnej, bo jeżeli zobaczymy, prawda, zdjęcia z M4, to nie jest taki wyłuskany, prawda, produkcik, gdzie mamy wygrawerowane laserowo oznaczenia. Tam jest chamskie bicie. Nie? To jest kawał takiego wojskowego żelastwa. I to odczucie jest obecne w tej replice. I to jest właśnie ta rzecz, która mnie ujęła w tym wszystkim. Bo to jest zwykłe OM-owe M4, ktoś powie, ale ta toporność naprawdę jest fajna i jeżeli ktoś lubi właśnie takie klasyczne M4, to ta replika powinna naprawdę go ująć. Mechanicznie działa, strzela całkiem dobrze. Prędkość wylotowa bardzo fajna, ale bardzo szybko możemy ją zmienić. Jeśli chodzi o wytrzymałość, to myśmy nie rzucali tym o ziemię, o beton. Nie wiem, jak będzie z wytrzymałością tej tulei, która jest wkręcana. Nie sprawdzaliśmy, nie chcemy tego popsuć. Na razie nic się nie stało. Kałachy ENL są zajebiście wytrzymałe. Mam nadzieję, że też będzie. Cenowo repliki ENL, to jest ta prawda, wyższa półka. Ta podstawa kosztuje tam około 1200, tego co pamiętam, dobrze mówię? To jest około 1200. Wersje z szynami to jest tam ponad 1500, więc jakby to jest ten pułap LCTK, tańszych GNP czy tańszych VFC. Ale naszym zdaniem to jest mocne wejście na rynek. Ma wszystko to, co teraz jest jakby
modny w AEG-ach XXI wieku, czyli zwolnienie sprężyny, szybka wymiana sprężyny, plus ma kilka takich naprawdę wyjątkowych dodatków, tak jak stalowa lufa, fajnie zrobione okładziny z, prawda, z tarczą ciepną. I tak to zaraz walimy, rzucimy klasycznego Rasa Risa, ale one są i to się liczy. Fajny przeziernik, bardzo mi się podoba, więc jeżeli ktoś szuka takich wojskowych, nie jakichś tam fikuśnych Delta, Skull, Frog, Kimot, Cobra, Handguard, Emek, ale takich topornych, wojskowych wzorów, to myślę, że ENL to jest dobry wybór. Serio, no nie słodzę. Znaczy słodzę, ale słodzę z całego serca. Irek, serio? Tak ten ta lufa tyle robi? No twoje ręki! No nie, faktycznie. Ciężkawa jest. No. No, czuć ten przód. No. Zobacz. Kurwo. Czekaj. Tylko mam dziwne uczucie, jakby lufa była trochę tego, przekoszona. Sam jesteś przekoszony.